Marek Dłużniewski, witam Państwa ponownie z Helsinek, tym razem już nie z lotniska, a z hotelu, z przedhotelu w zasadzie, w którym mieszkają piłkarze Lecha Poznań. Ze mną jest nowy członek sztabu drużyny Lecha Poznań, Piotr Rejs, doradca zarządu do spraw sportu. Witam Cię, Piotrek. Dzień dobry. Piotrek, pierwszy wyjazd w nowej roli. Jak się czułeś, bo widziałem, że dzisiaj, teraz jesteś już w dresie, ale przyleciałeś tutaj w marynarce, w koszuli. Można powiedzieć, że prawdziwa szycha. Na pewno czuję się troszkę inaczej. Byłem zawsze przygotowany do innej roli, a teraz uczę się kolejnej. Ale w tej chwili już chyba dobrze wyglądam, jestem na sportowo. Natomiast rzeczywiście dzisiaj zostanę oficjalnie przedstawiony drużynie, jaka będzie moja rola. O tym powie też trener. I jutro mam nadzieję, że wykonamy dobrą robotę wszyscy. Zarówno ja, jak i sztab szkoleniowy, a przede wszystkim zawodnicy na boisku, i przywieziemy do Poznania korzystny rezultat. Wróćmy jeszcze do tej Twojej roli, którą będziesz pełnił. To doradztwo miało już miejsce przed tym meczem, pierwszym meczem z Honką Espoo, czy ono dopiero nadejdzie? Ta analiza Twoim okiem, jakaś podpowiedź dla sztabu szkoleniowego, jak to wyglądało? Nie, już pracuję od 1 lipca w klubie. Jestem po kilku ciekawych zebraniach. Ja myślę, że przede wszystkim cieszymy się z tego, że Marcin Kamiński przedłużył kontrakt o kolejne 3 lata. Podsumowaliśmy poprzedni sezon naszych drużyn młodzieżowych, a teraz skupimy się już na tym, co najważniejsze, czyli na pierwszym zespole. Jutro pierwszy mecz, bardzo, bardzo ważny, bo chcemy zajść w Lidze Europejskiej jak najdalej. Jutro trzeba pierwszy mały krok w tym kierunku zrobić. A na ocenę tego meczu, jak i rewanżowego, przyjdzie czas po tym dwumeczu. No właśnie, jutro inaugurujemy sezon, chyba niezwykle też istotny sezon dla Lecha Poznań, no bo wiadomo, cele są oczywiste i jasne. Cel minimum w Lidze Europy to jest faza grupowa, a cel w Ekstraklasie to jest mistrzostwo. Czyli jutro rozpoczynamy tą ścieżkę na razie w Lidze Europy. No tak, oczywiście. Jutro praktycznie zaczyna się dla nas sezon. Już po 3 dniach będziemy mieli pierwsze spotkanie ligowe. Mam nadzieję, że obydwa rozstrzygniemy na swoją korzyść. Będzie to dobry start i optymistyczny. Sezon nie będzie łatwy, bo będzie przede wszystkim długi. Mamy swoje problemy na początku z tym związane, ale ja myślę, że z biegiem czasu wszystko wróci do normy. Będziemy mieli szeroką ławkę, mocny, silny zespół i mam nadzieję, że za 11 miesięcy będziemy świętować Mistrzostwo Polski. Jesteśmy w przeddzień tego pierwszego premierowego meczu w tym sezonie. Jak Twoim okiem wyglądał okres przygotowawczy, jeżeli chodzi o wyniki meczów sparingowych? To jest pierwsza rzecz. No i druga, przetrzebiony Lech kontuzjami. Oczywiście ostatnie treningi już większa frekwencja, ale też pewnie nie wszyscy piłkarze są jeszcze w tym rytmie meczowym, nie wszyscy są w pełnej dyspozycji. To niepokoi przed tym pierwszym meczem? Ja myślę, że po trochu może tak, natomiast jest to szansa dla tych, którzy mają okazję się pokazać w pierwszym spotkaniu. Tak jak powiedziałem, szeroka kadra jest bardzo duża i każdy na pewno w tej rundzie jesiennej dostanie swoją szansę. Ja myślę, że okres przygotowawczy przebiegał spokojnie. Trenerzy to, co sobie zaprogramowali, to cały program przeprowadzili i od jutra zaczyna się ta weryfikacja tego wszystkiego, no bo zaczynamy walkę o zarówno Ligę Europejską, jak i o punkty w lidze. Ja zawsze jestem optymistą i być może krótko jestem po drugiej stronie barykady, ale twierdzę, że zespół mamy silny i zrobimy wszystko, żeby nie zawieść naszych kibiców. Brałeś udział też w analizie zespołu rywala, czy raczej ta gra jest Ci jeszcze obca? A jeśli brałeś, to powiedz, czego można się spodziewać po Honce Espoo? Nie widziałem zespołu z Finlandii. Myślę, że osoby za to odpowiedzialne zrobiły dobrą analizę. Jesteśmy przygotowani, aczkolwiek wiadomo, że zespoły z naszej ligi znamy zdecydowanie lepiej, czy z lig, które są nam bliższe. No jest to troszkę egzotyczny rywal, może nie tak jak z Azerbejdżanu czy z Kazachstanu, ale mimo wszystko rywal, z którym będzie trzeba zagrać mecz na dobrym poziomie i jeśli nie rozstrzygnąć, to przynajmniej przywieźć pozytywny rezultat przed meczem rewanżowym.
To na koniec, jak twoim zdaniem Lech powinien zagrać w jutrzejszym meczu? No przede wszystkim spokojnie. Gramy na sztucznej murawie, co pewnie nie będzie naszym atutem. Ale myślę, że mamy na tyle ograny zespół, doświadczony, że zagramy spokojnie, strzelimy na pewno bramkę i przywieziemy pozytywny rezultat. Nie możemy zapomnieć o tym, że jest to jednak dwumecz i sprawa awansu rozstrzygnie się w Poznaniu.